Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Rzeszowi Powiatowi Kościelskiemu, Studia Wydziału Komunikacji. Proszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu opiniowała tej uchwały 6 głosami za, 1 głosem. Dziękuję. Dziękuję. Zatwieram dyskusję. Jeżeli są pytania w tym punkcie. Nie ma. Komisja opiniowała pozytywnie tej uchwały. Tak, panie wójcie, proszę o wyjaśnienia. Panie wójcie, czego dotyczy uchwała? Komunikacja powiat kłodzkowski. Tak szybciutko, wszyscy o tym wiemy. Nadzieję, że tutaj rozmawiałem na Komisji Budżetu. Myślę, że większości państwa też jest znana sprawa. To jest u nas filia Wydziału Komunikacji. W związku z tym jest ona utrzymywana przez budżet gminy Raszyn. Dzięki temu możemy naszym mieszkańcom tutaj zaoferować bezpośrednie załatwienie spraw związanych z rejestracją, z wydawaniem dowodów prawa jazdy, jak i również dowodów rejestracyjnych, tablicy i tak dalej, czyli wszystkich rzeczy związanych z rejestracją pojazdów. Tutaj pan Andrzej Turecki zadał takie pytanie, czy nie można by było do tego zachęcić powiat pruszkowski, żeby powiedzieć pruszkowskim, żeby jakby finansowało ten element, czyli te filie. No, wydaje mi się to mało prawdopodobne. To, co mówiłem, musiałoby wtedy starostwo finansować w każdej gminie należącej do powiatu pruszkowskiego takie filie. W związku z tym te koszty by znacznie wzrosły starostwu. W związku z tym tam, gdzie gminę stać na to, żeby tę filię utrzymywać, tam ona będzie realizowana. To nie znaczy, że nie będziemy chcieli, aby starostwo w jakiś sposób bardziej jego wkład finansowy był w działanie tego, tej chwili większy. Te środki, które są tam zawarte w uchwale, one są już takimi środkami, które umożliwiają podpisanie porozumienia z powiatem pruszkowskim. To są środki, które są, tak powiem, umówione i ustalone z starostwem pruszkowskim. Dziękuję panu za wyjaśnienia. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, jeżeli są pytania. Temat jest oczywisty. Sądzę, że nie ma co dyskutować. Przejdziemy do głosowania projektu uchwały. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Rzeszowi Powiatowi Pruszkowskiemu na podstawie artykułu 88 ustawy z dnia 8 marca 2020 roku w samorządzie gminnym, artykuł 216 ust. 2 5, artykuł 228 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych Rady Gminy Raszyn. Uchwała zastępuje paragraf 1. Posła zakresie w 2015 roku o pomocy finansowej powiatowi pruszkowskiemu w formie dotacji celowej na gminę przed gminą ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji Samorządowego w gminie Raszyn. Punkt drugi. Na wykonanie zadania określonego w ustępie 1 przeznacza się kwotę 235 tysięcy złotych, słownie 230 tysięcy złotych, w tym kwotę 227 676 złotych przeznaczenie na pokrycie kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2015 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2014. Podpunkt B. Kwoty 5600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej, w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej. Podpunkt C. Kwotę 7724 zł. Przeznaczenie na pokrycie kosztów abonamentu dla naświadczeń usług transmisji danych między powiatem a filią Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raszynie. Paragraf drugi. Postanawia się podzielić w 2015 roku pomocy Rzeszowi Powiatowi Pruszkowskiemu w formie sfinansowania kosztów transmisji danych pomiędzy administracją powiatową w Pruszkowie a filią Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raszynie. Punkt drugi. Na wykonanie zadania określonego w ustępie 1 przeznacza się kwotę 22 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta do zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej, o których mowa w paragrafie 1, paragrafie 2. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały podnosi się do budżetu gminy Raszyn. Paragraf piąty. Uchwała w tej życie z dniem podjęcia. To są sprawy wydarzenia, dziękuję bardzo. Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została.
podjęta jednogłośnie.